A w magazynie Ekstraklasy przenosimy się do Poznania. Ze mną jest szef sportu w Poznańskiej Gazecie Wyborczej Marcin Wesołek. A Lechowi zupełnie nie przeszkodził brak kibiców na zamkniętym stadionie. Mało tego, wygrali pierwszy mecz w historii bez publiczności. Powiedz, Marcin, czy zawodnicy i trener bali się tego spotkania, bo raz, że bez publiczności, dwa, że po przegranym finale Pucharu Polski, a trzy, że z opromienionym zwycięstwem w Krakowie z Wisłą Górnikiem Zabrze. No tak, wszystkie te trzy powody, które wymieniłeś, to bez wątpienia powody, dla których w Lechu troszeczkę obawiano się tego meczu z Górnikiem. Myślę, że najważniejszym powodem było to, że ten mecz był kilka dni po tym przegranym finale Pucharu Polski z Legią Warszawa, bo wiadomo było, że już od kilku tygodni, od kilku ligowych kolejek w Lechu mówiło się, że ten puchar jest najważniejszy, że to jest cel na ten sezon, że to jest szansa na uratowanie tego sezonu, na zdobycie jakiegoś trofeum i ta porażka po rzutach karnych z Legią Warszawa w finale Pucharu Polski mogła Lechitom mocno podciąć skrzydła, tymczasem nie podcięła, bo z Górnikiem zagrali naprawdę dobry mecz. Zobaczyłem, że w porównaniu z tym feralnym meczem, finałem Pucharu Polski, zabrakło kapitana Lecha, Bartosza Bosackiego. Powiedz, czy to była kara za przestrzeloną jedenastkę, za niewykorzystanego karnego, czy po prostu Wołąkiewicz już teraz wygryzie go ze składu na dłużej? No właśnie, z Bosackim sprawa jest ciekawa, bo ten niestrzelony karny w finale Pucharu Polski to było jakby podsumowanie ostatnich nie najlepszych występów Bartosza Bosackiego. Ja nie sądzę, żeby to była kara, ale wydaje mi się, że po kilku naprawdę słabszych meczach w wykonaniu Bosackiego, pamiętamy przecież ten kiks w meczu z Legią, po którym Manu szedł sam na sam z bramką Kotorowskiego i w zasadzie powinien strzelić gola. Pamiętam jeszcze kilka innych takich zagrań Bosackiego, które powodowały zagrożenie pod bramką Lecha. Także po kilku takich naprawdę słabych występach Bosackiemu należało się odpoczynek na ławce rezerwowych. Hubert Wąkiewicz, który zamiast niego wskoczył do składu, zagrał drugi czy trzeci mecz z rzędu w tym podstawowym składzie i naprawdę spisuje się dobrze. Widać, że Lech może z tego chłopaka mieć pociechę, że to może być piłkarz, który być może w perspektywie roku czy dwóch zastąpi Bartosza Bosackiego, który przecież ma już 35 lat i co prawda zostanie w Lechu na następny sezon, bo w zasadzie już uzgodnił warunki nowego kontraktu. No to wiadomo, że Bosacki już młodszy nie będzie, prawda? I taki człowiek, który gdzieś tam jest szykowany na jego następcę, na taką kluczową pozycję środkowego obrońcy, jest w Lechu potrzebny i no, wiele wskazuje na to, że takim piłkarzem może być Hubert Wołąkiewicz. Po tym zwycięstwie z Górnikiem w waszym serwisie Lecha Poznań czytam wypowiedzi czy Jose Baquero, czy samych piłkarzy, że właściwie droga do europejskich pucharów jest otwarta. Jak ty uważasz, na pięć kolejek przed końcem, jakie są szanse Lecha na awans do europejskich pucharów, skoro za chwilę wyjazdowy mecz z Wisłą, czy wyjazdowe spotkanie z Lechią w Gdańsku? No tak, ta droga do pucharów jest otwarta, ale ona tak samo otwarta jest dla, nie wiem, pięciu, sześciu, może siedmiu jeszcze drużyn w polskiej lidze. Zwracaliśmy już na to uwagę nieraz, że takiego sezonu to nie pamiętamy. W zasadzie, kiedy drużyny od trzeciego do dziesiątego czy jedenastego miejsca biją się o puchary. Także dla Lecha ta droga jest otwarta, ale jak już wspomniałem, jest ona otwarta też dla paru innych zespołów. Lech ma nieciekawy kalendarz, tak? Bo w środę jest mecz z Wisłą w Krakowie, później następny wyjazd to wyjazd do Gdańska na mecz z Lechią, w międzyczasie mecz z Ruchem u siebie w Poznaniu, nie wiadomo czy przy pełnych trybunach, czy przy pustych, dowiemy się tego prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych dni. Także ten kalendarz dla Lecha jest niekorzystny, natomiast optymizmem napawa gra Lecha, która w meczu z Górnikiem była dobra. Jeżeli taką formę Lech utrzyma na te najbliższe pięć spotkań, to naprawdę nadzieja na to, że będziemy mieli Ligę Europejską czy kwalifikacje do Ligi Europejskiej w Poznaniu są duże.